Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Prison Architect, który zamienił się w tym momencie cmentarz policjantów i więźniów dosłownie. Mieliśmy zamordowanych w ostatnim odcinku 66 chyba, jakoś tak ludzi. I jak widzicie, wszyscy oni teraz jadą na cmentarz i tak to wygląda. Dlaczego taka sytuacja się wydarzyła? Ja obejrzałem sobie film podczas edytowania go. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy film muszę obejrzeć, żeby go zedytować, to jest normalne. I tak, mieliśmy na pewno problemy z radiem. Jest jakaś stacja radiowa, która denerwuje naszych ludzi i tak dalej, tak dalej. Tutaj ładnie to piszę. A poza tym była jeszcze akcja z jakimś tam księdzem, który też zaczął ich denerwować. I się skończyło na tym, że oni strasznie wkurwieni byli. Nie wyskakiło tutaj w zagrożeniu, tylko po prostu gra poinformowała mnie, że teraz więźniowie będą wkurzeni. No i tak się stało, że umarło pół więzienia. Plus 25 strażników, jak tutaj widzicie, zabity przez więzień, przez więzień, przez więzień. Te zabity przez więzień, no i tak dalej. Więc, o, nawet ogrodnika mi zarąbali. Ciekawe. Tak więc, pomiędzy odcinkami kazałem im wszystkie radia usunąć. Za chwilę tu powinni przybiec. Mam taką nadzieję. Tak, tu jest wszystko ładnie spretytowane, przynajmniej powinno być. I oni... Widzę, że tutaj znowu ktoś się klepał. Tak, strażnicy tutaj przychodzą, otwierają im drzwi. A ja bym jeszcze zrobił przeszukanie. Więc teraz będą wkurzeni podwójnie. Bo robimy przeszukanie. Jest zła stacja radiowa. Księżulek ich wkurzał. A dobra, anulujmy to przeszukanie, to jest bez sensu. Są za bardzo agresywni teraz. Chciałbym, żeby wszystkie drzwi były otwierane dla naszych ludzi, żeby oni radia mogli powyciągać z ich cel. No i dobra, jak to zrobią, mam nadzieję, że wtedy zagrożenie spadnie. Nie będzie aż takiego problemu. Poza tym mamy ostrzeżenie o zaniedbaniu. Przez to, że umarło tyle osób, prezydent czy tam ktoś tam zadzwonił do nas i poinformował nas, że jak zdechnie kolejnych 5 osób, to my trafimy do swojego więzienia. Widzę, że w izolatkach dużo się dzieje. Teraz słyszę tasery. Słyszę pałki. Słyszę, jak ktoś rozwala drzwi. I kolejne tasery. Tak, więc oni tam się fajnie bawią. Jak tam nasze... Tutaj pomoc prawnicza 13 godzin i to leci znacznie szybciej, więc to nie będzie 13 godzin, a 4 godziny. A mam nadzieję, że do tego czasu nikt się nie zabije. Bo jeśli tak, to mamy przerąbane. A jeśli nie, no to spoko, wygramy raczej tą bitwę z sądem, czy z kimś tam. Myślę, że nie będzie problemu. Dobra, nowych 10 więźniów przyjedzie. Z wysokiego ryzyka i jeden z wyroku śmierci. Podoba mi się to, bo tutaj ten ma izolatkę, bo ma atak na pracownika. Okej, ludzie, nie bijcie się, błagam was. Wiem, że wszystko was wkurza, ale ogarnijcie się. Jedną rzecz mogę wam zmienić. Wejdziemy tutaj w raporty. Tylko to już byśmy zrobili następnego dnia, a nie, no zrobiliśmy to już wysoką. No to więcej wam nie mogę tutaj pozwolić. A naszym pracownikom mogę dać 50% przerw, czyli pół personelu może iść na przerwę w jednym czasie. A morale personelu tylko 92%. Mają poważne skargi, zobaczmy to. Potrzeby, więźniowie jakie mają potrzeby? Mają problem wolności, ale to sobie robią. Mają problem z ćwiczeniami, to także zostaje zaspokojane. Problem ze spaniem to wszyscy ci, co w izolatkach siedzą. Żywność za chwilę dostaną. I rodzina. Z rodziną będzie problem. Duchowość, literatury, produkty luksusowe to już jest ich problem. Tak, oni sobie teraz tutaj biegają. Znowu są jakieś, kurde, bitwy tutaj. Ludzie sobie ćwiczą, a martwi ludzie leżą obok. Brzmi to i zresztą wygląda to zaiście. Więc tak, świetnie, świetnie. Podoba mi się to. Przyjeżdżają nowi więźniowie. Mam nadzieję, że w końcu przyjadą, jak ci sobie stąd pójdą. Moglibyśmy tutaj zrobić, wiecie, tunel, jakby. Zrobić 3
pary drzwi, żeby personel mógł sobie wychodzić bez większego problemu i nie chodzić naokoło. Więc zróbmy to, bo to jest naprawdę czasochłonne, żeby oni tak chodzili w oku. Więc wejdziemy w obiekty, drzwi dla personelu, raz, dwa, trzy, dobra, pewności damy cztery, żeby na pewno żaden z więźniów nie uciekł. Postawimy ścianę. Nie, nie, dawajmy ściany, damy tutaj ścianę z ogrodzeniem. Okej, tutaj mam pewność, że na pewno nikt nie ucieknie. I zróbcie to natychmiast. Okej, więc ci są tutaj nasi nowi więźniowie. Ciągle widzę jakieś ataki. Mi się to strasznie nie podoba, ale na szczęście nikt nie ginie. Tyle dobrego. Gdzie jest nasz więzień, który idzie na śmierć? O, się dzieje. 3000 za zwolnienie wcześniejsze. Niech będzie. Jak to będzie teraz wyglądać niestety? Parę dni będzie właśnie wyglądać na tym, że wszyscy będą, wiecie, się zabijać nawzajem. Jak wejdziemy teraz tutaj w raporty, to niestety straciliśmy dotację za dni bez incydentów. Niestety. Wynagrodzenie personelu 10 tysięcy, wynagrodzenie strażników 25 600. Wow, dziennie. Skupa pieniędzy. Dobra, teraz ludzie idą na dziedziniec, a mam nadzieję, że tam strażnicy jakieś też podejdą. I tutaj już coś się zaczyna dziać złego. Szczęście nikt się nie zabija. Okej. Pomoc prawniczą mamy skończoną. Myślałem, że to zrobi tak, że to ostrzeżenie teraz zniknie. Niestety nie, musielibyśmy kupić jeszcze jedną rzecz, którą oni odblokują w 3 godziny. Ale my chyba tutaj damy radę. Tak mi się wydaje, że damy tutaj radę nie zabijać nikogo. Tak to wygląda. Czemu tutaj strażników nie ma? Okej. Co tam się dzieje? Wszyscy się leją. No to właśnie wykrakałem. I nie mam 50 tysięcy, żeby... Aha. 10 lat pozbawienia wolności. Nie. Okej, jest posiłek. Chyba nie zdążymy tego zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Potrzebujemy szybko pożyczkę. Gdzie tu jest? Tutaj bierzemy. Mam 52 tysiące. Chyba już się raczej nie uda. Aha, tego jeszcze nie zbadali. Dobra, to włączymy czas. Przyspieszymy. I teraz kupimy to. Macie bardzo mało czasu, więc się pośpieszcie. Bo tam znowu zaczną się mordować nawzajem. I dalej nie rozumiem dlaczego. Możliwe, że połowa osób po prostu nie dostała jedzenia, chociaż mają tutaj pełno. Więc nie ma z tym problemu raczej. Twój prawnik złożył dokumentację, która zwolniła cię z odpowiedzialności za ten bałagan. Oznacza to, że nie mogę cię zwolnić, przynajmniej nie tym razem. Szybko przywróć więzienie do ładu i zadbaj, aby to się nie powtórzyło. Ta sztuczka nie zadziała ponownie. Okej, okay, a gdzie są wszyscy nasi strażnicy? To mnie zastanawia. Oni są wszyscy tutaj z jakiegoś powodu. Na przerwie. Dobra, więc was zawołam tutaj. Biegnijcie. Wy pobiegnijcie tutaj. To był zły pomysł, żeby dawać ich wszystkie na przerwę. Nie, nie tutaj chciałem ich wysyłać. Chciałem tutaj ich wysłać. Więc to jednak tutaj polityka, zmniejszymy to do 20%. Za dużo osób chodzi na przerwę. Cały czas słyszę te tasery zasrane. I teraz ludzie tutaj zaczną się... mordować. Mam nadzieję, że nie. Oj, się zaczęło. Dlaczego? To mnie ciekawi, dlaczego? ...29 śmierci. Za co? Nie rozumiem. Szczerze wam powiem, nie rozumiem, dlaczego oni takie coś robią. Przecież nie mają radia. Żadna cela nie ma radia w sobie. Wiecie, w środku. I oni tak się mordują.
Co jest najlepsze? Poziom zagrożenia jest niski. I tutaj mamy także 93 więźniów, mówi, że jest dobrze traktowanych. Z 451. 130 więźniów zgłasza poważne problemy. 114 więźniów jest zamkniętych w swoich celach lub izolatce. W więzieniu pracuje 13 uzbrojonych strażników. Ostatnio zabito 17 osób. I ostatnio przeszukali niepotrzebnie 100 więźniów. Ciano, ale to jest niepojęte dla mnie. Przecież macie dobre jedzenie, po pierwsze. Może nie wiem, za dużo pracy macie czy coś. No nie wiem, nie mam pojęcia. No to jest bez sensu. Dajmy wam czas wolny. Nie będziecie mieć dziedzińca, tylko macie czas wolny. I pracę macie tutaj. Że to coś wam da. Chociaż i tak znowu będziemy mieć problem z tym, że zadzwoni do nas, będzie: ej, co tam się stało? Słyszę, że są problemy. No i tak, tutaj przejdziemy, mamy problem z rodziną, ćwiczeniami, higieną, żywnością, spaniem, pęcherzem, wolnością. A personel? Tylko z żywnością. Z chore. Nie chcę też kupować więcej osób, więcej strażników. Bo do tej pory wszystko było w porządku, nie było żadnych problemów. Do teraz. No dobra, troszkę zaczynamy to irytować, nie będę kłamał. Tylko też nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego ludzie tutaj zaczęli się mordować? Dlaczego tutaj zaczęli, wiecie, uciekać? Tunele jeszcze rozumiem, bo tak to już jest zrobiona gra, nie? Że więźniowie chcą uciekać, no ale że nagle ktoś ucieka tak, oj, przez bramę, no to jest coś chyba nie tak. Tak sobie nie mamy pieniędzy, żeby te tunele naprawić, to jest problem. Nie możemy żadnej dotacji wziąć, chyba że... Chwila. A, dotacje, pomoc rządowa. O, możemy 100 tysięcy sobie wziąć. Okej. Podoba mi się to. Usuńmy tunele. Sprytetujmy to. Tak, kazałem wszystkim ludziom wyjść na korytarz. Bardzo mi się to nie spodoba. Co, widzicie to? Chyba się coś zbugowało. Jestem pewien, że coś jest nie tak. Bo tutaj teraz zagrożenie ciągle jest niskie. A zawsze jak robiłem roll cell, zawsze zagrożenie leciało w górę. I widzicie, to chyba jest coś zbugowane niestety. Bo w sumie gdyby tutaj się 60 osób mordowało, to momentalnie by skoczyło tutaj w górę, bo by było coś typu zagrożenie, co nie? W sensie każdy z tych ludzi by miał problem z bezpieczeństwem. A my o tym teraz nie wiemy, bo zagrożenie jest ciągle niskie według gry. Nie pokazuje nam tego. Dziwne to troszkę jest. Twoja wiarygodność kredytowa minus 5,7. Możemy oddawać im pieniądze po 500 dolarów. Świetnie. Dobra, to będę spamował ten przycisk, aż w końcu spłacimy dług jakoś. No dobra, niby jestem 6 tysięcy teraz na plusie i ciągle naciskam ten przycisk, żeby im dawać pieniądze. Jestem ciekaw, ile my możemy zarobić w końcu, tak dziennie. Wygląda na to, że zarobimy jakieś 12-13 tysięcy. A to by było ok, bym powiedział. Tylko że no musimy zejść z tą ceną, kurde, do zera. A to zajmie naprawdę długo. No i dobra, stanęliśmy na tym, że zarabiam 7969 i nie mam więcej pieniędzy, żeby im oddać. Okej, więc poczekamy. Przeszukanie widzę, że ciągle trwa, bez sensu trochę. No dobra, ludzie tutaj biegają, tych dalej nie chcą wynieść. Ciekawe. Aha, możliwe jest takie co, że nie mają po prostu strażników. Ha, aż dziwne mi się trochę wydaje. W ogóle zobaczmy, jak tam potrzeby naszych właśnie personelu jest. Żywność jest okropnie wielka. A kucharze tutaj mało rzeczy robią. A gdybyśmy tutaj kosz na śmieci postawili? A gdybyśmy mieli pieniądze jeszcze? Okej, poczekamy chwilę i może... O właśnie, o to mi chodziło. Może ktoś zostanie zwolniony wcześniej. Dostaniemy dotacji za to. A... Postawmy śmietniki 3 tutaj, może to coś pomoże. Nie wiem, szczerze wydaje mi się, że powinno działać, wtedy oni te tace mogą wrzucać do śmietnika. My będziemy kupować nowe, ale... Ale nie wiem, zobaczymy. Okej, śmietniki są.
I chyba to nie działa. Dalej kucharze tutaj muszą przychodzić to wszystko czyścić. No pomysł był dobry, ale nie wyszło. Niestety, to tak nie działa. Dobra, co my tutaj jeszcze ciekawego możemy robić? Tutaj ludzie biegają, czyszczą wszystko ładnie. A pracują w bibliotece, w warsztacie, w większym warsztacie, na poczcie, w sklepie. No niby lecimy jakoś tam do przodu, tutaj w świetlicy też sobie rozmawiają. Tutaj w kuchni tworzą jedzenie. A tutaj w warsztacie kolejne tablice rejestracyjne. Wygląda na to, że się sytuacja ogarnęła. Już nie ma jakby ryzyka. Zaczną się bić nawzajem, co było dosyć dziwne, wam powiem wprost, bo... No... Nie chcę mówić, ja zwykle, wiecie... Zazwyczaj nie chcę mówić, że coś jest, wiecie, zepsute, ale... Zagrożenie według mnie powinno latać góra-dół. Chyba, że my nie mamy szefa obrony. Bo nam zamordowali go. No, mamy dyrektora tutaj, więc... No, on żyje. Jakby go zamordowali, to faktycznie. Wtedy mógłbym mówić, że... To jest mój błąd. Ale... Ale tak nie jest. Widzę, że kucharze tutaj dalej nie dają rady. Okej, jesteśmy minus 2700. Teraz już 2000. A niestety z pieniędzmi. No i tutaj wszyscy ludzie biegają, zbierają sobie jedzenie. Jakieś strzały słyszałem. Tutaj sobie cię kapusiem. Okej. Takie coś jeszcze przejdzie. A chociaż tak to jest do dupy trochę. Okej, kolejny. Sobie cię kapusiem. Były policjant. W dalszym ciągu nie wiem. Zobaczmy. Wejdźmy wywiad. Informatorzy. I mamy tego typa. Zobaczmy, czy on jest jakiś właśnie policjantem, coś w tym stylu. On jest tutaj. Kim ty jesteś? Dobrze, jest podporządkowany, dobrze wyżywiony i... Przegrzanie. Jakoś was za gorąco tutaj jest, czy coś? Nie wiem, klimatyzator wam tutaj muszę dać? Nie mamy czegoś takiego jak klimatyzator. Okej. Okay. Dziwna sytuacja. Przegrzanie, czy to jest źle przetłumaczone, czy coś? Bo jak oni stąd wychodzą, to powinno spadać. Chociaż nie wiem, co to w zasadzie jest, przegrzanie. Nie ustawiłem temperatury. Wiecie, a... Czy musimy dbać o to i tak dalej. Więc, no przegrzanie to nie powinno w ogóle występować w tym gameplayu. Może to jest coś źle przetłumaczone, tak mi się wydaje. Okej, zostało 40 minut, do kiedy to zaniedbanie całe zniknie. A my tutaj możemy sobie zrobić projekt, więc kolejny wielka cela. Myślę, że pociągniemy ją także w tą stronę. Okej, zaniedbanie znikło. Możemy się tylko cieszyć. A tutaj możemy zrobić taki mały pokój. Tutaj byśmy zrobili dziedziniec zaraz obok tego drugiego. I tutaj też możemy to lekko powiększyć, na przykład w tą stronę. Tutaj byśmy zrobili jakiś warsztat albo coś w tym stylu. A w sumie możemy to tak zrobić. I tutaj by była stołówka na przykład, trochę większa. Okej, tutaj by była kuchnia. Też zrobimy trochę większą. No a tutaj by się pomieszczenie jakieś zrobiło. Takie wielkości, wydaje mi się, będzie ok. Jeszcze pociągniemy to na pół. Te będą trochę mniejsze. A tutaj byśmy zrobili korytarz. Trochę większy. Ok. Tutaj byśmy zrobili pomieszczenia 4x4. To może jeszcze tak bardziej potniemy to. Okej, więc tu byśmy zrobili
Pomieszczenia takie mniejsze, 4x4 na przykład. Przesłuchanie, nie, pokój przesłuchań musi być większy, on jest 5x5. Więc takie coś byśmy zrobili, to by był trochę za duży pokój do przesłuchań. A tutaj by był psycholog, wiecie, tak dalej. Jeszcze zrobilibyśmy izolatki w tym pomieszczeniu. Tak, wzdłuż tego korytarza. Będziemy musieli też pamiętać o drzwiach, żeby oni mogli wchodzić do tych pokoi. Ale tutaj zrobimy taki mały pokój też z izolatkami. Tutaj też wzdłuż zrobimy izolatki. Ludzie będą się bali, jak będą chodzić do pracy. To mi się podoba. I jeszcze... Nie no, izolatek chyba powinno być wystarczająco. Więc tak to będzie wyglądać. Tutaj wzdłuż zrobimy, tak jak mówiłem, cele. Tutaj byśmy zrobili też kolejne pokoje do pracy. Sklepy jakieś, warsztaty i tego podobne rzeczy, więc... Ten co chce. Z tego co wiadomo, prezenter został zwolniony. Okej, okay, w końcu. Rady tak wam nie oddam, bo ta sytuacja może się powtórzyć. Tego byśmy nie chcieli. A wejdźmy w programy, przeplanujemy wszystko. Teraz jak uruchomimy, to mamy brak nauczyciela. Co jest też dosyć ciekawe. I zwolnienie, odwołanie od kary. Uruchomimy to, żeby dwa razy taki coś mieli. I dobra, czy ty się przyznałeś do kary? Tak, więc moglibyśmy cię zamordować już w tym miejscu. Ty też się przyznałeś, więc też byśmy cię mogli zamordować, ale to w następnym odcinku. No i tak, pomimo tej akcji tutaj znowu w dziedzińcu, pomimo wielu zresztą akcji, które się dzisiaj działo, strzelania i kurde, zabijania nawzajem, chyba sytuacja się ogarnęła. A wprost powiem, że chyba to zagrożenie jest, wiecie, zepsute. Nie pokazuje mi, jakie tak naprawdę jest zagrożenie. Bo pomimo, że tutaj zdechło 60 osób, to ciągle było na poziomie niskim. Więc tak mi się wydaje, że to jest coś zrypane. Widzę, że oni mają problem też z ubraniami. Gdzie to jest? Pralnia. Pralnia mamy tutaj. Ile tutaj osób pracuje? Niby 18. Więc nie wiem, co jest nie tak z tym. Ale dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Za subskrypcję jeszcze bardziej. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.